Szymon Marciniak przed mundialem deklarował: nie zamierzam wracać przed Mikołajem z Kataru. Jak zadeklarował, tak zrobił. Będzie sędzią głównym finału Mistrzostw Świata jako pierwszy Polak w historii. Zanim zacznę, oczywiście gorąco zachęcam do subskrybowania kanału Z Pierwszej Piłki. Po naszym przegranym meczu z Francją pojawiały się już takie nieśmiałe głosy, że coś dla tej naszej trójki sędziowskiej fajnego w Katarze może się urodzić. Aczkolwiek tych odważnych, którzy sądzili, że to będzie finał Mistrzostw Świata, chyba jednak nie było znowu tak wielu. Trzeba podkreślić, że to jest nasza trójka. To nie jest tylko Szymon Marciniak, to są nasi też sędziowie asystenci Tomasz Listkiewicz i Paweł Sokolnicki, i te imiona i nazwiska też trzeba wymienić. Do tej pory w 1990 roku tylko sędziom asystentem, bodaj wtedy się mówiło na tych sędziów sędziowie liniowi, był Michał Listkiewicz. Był sędzią liniowym w meczu finałowym RFN Argentyna, więc osiągnięcie naszej trójki sędziowskiej absolutnie historyczne, no, dla naszej polskiej piłki całej. Są dwa główne kryteria, które decydują o tym, kto dostanie tak ważny mecz do sędziowania. Pierwszym z nich jest oczywiście to, jak się sędziowie spisywali w meczach grupowych, a nasza trójka wypadła w tych meczach grupowych bardzo, bardzo dobrze, zbierali świetne recenzje. Druga to jest oczywiście to, co już wspomniałem, taka geopolityka, to znaczy w finałach czy w tych fazach decydujących, no, nie mogą się znaleźć sędziowie krajów, którzy jeszcze na turnieju są, więc w tym sensie pewne oczywiście umowne nieszczęście, bo kontekst tego odpadnięcia wszyscy znamy, ale pewne umowne nieszczęście naszej reprezentacji to było, no, zwiększenie tych szans naszej trójki na to, żeby w tej finałowej fazie turnieju, to znaczy od półfinału w górę, się znaleźć. I za to chwała im. Chciałem dodać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że jak sobie prześledzimy też ten turniej, to jednak było bardzo wiele meczów, w których sędziowie sobie, no, niestety nie radzili za dobrze. I ten mecz, który teraz mnie przychodzi do głowy, jak o tym mówię, to jest mecz Holandia-Argentyna, w którym Hiszpan Mateo Lajos sobie po prostu nie poradził. Bardzo dużo kartek. Kompletnie nie mógł nad tym spotkaniem zapanować, jakoś powściągnąć też tych emocji, które na boisku buzowały w jednej i drugiej ekipie. I to jest niesamowicie ważne. Zresztą zwróćcie uwagę, że po tym meczu Lajos został odesłany do domu. W wywiadach Szymon Marciniak podkreśla, że taka lekcja życia, lekcja pokory nastąpiła w 2018 roku w Rosji, gdzie przesędziował tylko spotkania grupowe, i po tej fazie grupowej cała nasza trójka została odesłana do domu. Tam było kilka kontrowersji, z tego co oczywiście wy pamiętacie, czy że sędzia nasz nie używa VAR-u, co jest oczywiście trochę błędnym myśleniem, bo to VAR sugeruje sędziemu, że dobrze by było pewną sytuację zobaczyć, ale przykleiła się do Marciniaka taka łatka sędziego niechętnego technologii i trochę się nie mógł później tego wyzbyć. On w wywiadach też przed tym, czytałem tych wywiadów kilka, mówiąc szczerze, przed tym turniejem mówił, podkreślam jeszcze raz, to była dla niego bardzo duża nauka. Dzisiaj do tego wszystkiego podchodzi inaczej. Wtedy był jednym z najmłodszych sędziów na mundialu w Rosji. Dzisiaj jest zdecydowanie jednym z najbardziej doświadczonych sędziów. Do wszystkiego podchodzi na tym turnieju w Katarze w inny sposób, bardziej wyluzowany, co zresztą widać też chyba po nim, tak sobie myślę, na boisku, gdzie potrafi nad wydarzeniami zapanować, gdzie nie popełnił ani on, ani asystenci żadnego większego błędu. Więc fantastyczna to robota. Krzysztof Stanowski podkreślał, że będąc tam na miejscu, widzisz, i będąc oczywiście widząc Szymona Marciniaka, jak on się w tym świadku piłkarskim porusza, też oficjeli FIFA, piłkarzy, trenerów, jak nieprawdopodobnie dużo szacunku wszyscy wokół w tym świecie do Marciniaka czują. Wydaje mi się, zresztą nie odkryję Ameryki, że to też nie jest bez znaczenia, patrząc na ciężar gatunkowy tego meczu finałowego, a po drugie też tego, kto się tam znalazł, Messi, Mbappé, naprawdę nad tymi gwiazdami, to trzeba nie lada charakteru, żeby później na boisku zapanować, żeby wzbudzić w nich szacunek, aby nie budować tego szacunku, jak to Marciniak w wywiadzie mówi, przez pokazywanie kartek, przez jakiś krzyk, który sędzia może uskuteczniać na boisku. Marciniak mówi, tak się nie da tego zrobić, szczególnie w tym nowym pokoleniu. Nie tędy droga, jeśli chodzi o wypracowanie sobie szacunku u piłkarza, a bez szacunku u piłkarzy bardzo ciężko jest sędziemu odnaleźć się też na boisku. Dlatego fantastycznie, jeszcze na koniec tylko powiem, że mamy ten polski, tak znaczący
akcent, ale z drugiej strony tak sobie myślę, kurczę, będę się tym finałem stresował, bo będę tak strasznie trzymał kciuki, no wiecie, nie za Argentynę, nie za Francję, przede wszystkim za naszych sędziów, w tym Szymona Marciniaka, za całą trójkę trzymam ogromne, ogromne kciuki. Mam nadzieję, że to będzie fantastycznie przesędziowany mecz i oczywiście stojący na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję Wam serdecznie, co Wy myślicie, jakie Wy macie odczucia a propos naszego Polaka w finale, ale też o samym finale chętnie przeczytam. Dzięki, to tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, cześć!